Piotr Elich, PCH24 TV. Witam Państwa. Dzisiaj porozmawiamy o filmie w reżyserii Jarosława Mańki Rewolucja totalnej wolności, wyprodukowanym przez Instytut Księdza Piotra Skargi w Krakowie. I dzisiaj ze mną są panowie Arkadiusz Stelmach, Szczęść Boże. Piotr Dere, Szczęść Boże. Przedstawiciele Instytutu i reżyser Jarosław Mańka. Szczęść Boże. Proszę Państwa, film opowiada o rewolucji kulturowej maja 1968 roku. Dlaczego akurat ten temat został poruszony? Po pierwsze, w ubiegłym roku upłynęła okrągła 50. rocznica 1968 roku, a po drugie uznaliśmy wtedy właśnie, że właściwie mówi się o tej rewolucji mało, a jeśli się mówi, to w taki sposób no, nie do końca pokazujący jej prawdziwe znaczenie. Uznaliśmy, że po prostu musimy coś na ten temat powiedzieć i tym bardziej, że jest to rewolucja, która jest bardzo ważna aż do dziś i właściwie tak naprawdę dzisiaj dopiero obserwujemy jej faktyczne znaczenie i faktyczne owoce. Właśnie, powszechnie uważa się, że rewolucja 68 roku to rock and roll, narkotyki, Stany Zjednoczone, festiwal Woodstock, ale oprócz tego przecież to jest także Europa, są ośrodki europejskie. Które z tych ośrodków znalazły się w filmie, panie reżyserze? Chciałem nawiązać jeszcze do tego, co pan tutaj wspomniał o Woodstock właśnie. W powszechnej świadomości pamiętamy o Woodstock, natomiast nie pamiętamy o kolejnym festiwalu, który był jakby zaraz obok Woodstock, to był festiwal w Altamont. W przestrzeni publicznej pamięta się o tym, że Woodstock, czyli wspaniała atmosfera, wolność, kwiaty, muzyka, miłość, ale już następny festiwal, czyli Altamont, to już były gwałty, zabójstwa, narkotyki. Jakby w przestrzeni publicznej o tym nie pamiętamy. Dla mnie to było jedno z takich najważniejszych odkryć. W sumie nie zdawałem sobie z tego sprawy, że ten obraz, który jest dla nas gdzieś tam powszechny, no on jest po prostu zakłamany, więc głównym zadaniem, to tak jak chyba przy każdym dokumencie, no to jest dojście do prawdy, czy też po prostu odkłamanie tego obrazu. Właśnie, i tutaj pan wspomniał o Stanach Zjednoczonych, a chciałem nawiązać też do innych państw, Francja, Niemcy. Jak tam przebiegała ta rewolucja? Czego możemy dowiedzieć się z filmu? Każdy dokument to świadkowie. Akurat udało nam się dotrzeć do jednej osoby, do pana, który mieszka w Krakowie, który akurat w 1968 roku był w kilku stolicach. Był w 1968 roku na demonstracjach w Sorbonie, potem był też w Pradze, zaraz przed wejściem wojsk sowieckich do Pragi, a następnie jeszcze w Rzymie. I co ciekawego, jest to osoba, która bardzo wycierpiała od komunizmu i ku jego zdziwieniu, kiedy nasz świadek zobaczył demonstrację z czerwonymi flagami, z Che Guevarą, Marksem, Engelsem, Stalinem na transparentach, no doznał po prostu w szoku. Doznał szoku. Jedna z książek Bettiny Ruhl, ona jest córką Ulriki Meinhof, nie mamy jej tutaj przy sobie, nosi tytuł Zabawa w komunizm. I można powiedzieć, że jeżeli chodzi o Europę, to dosłownie wszędzie była taka zabawa w komunizm, czyli zabawa zapałkami, przy czym dzieci, które bawiły się tymi zapałkami, no naprawdę nie zdawały sobie sprawy, że ten ogień naprawdę potrafi parzyć. Mówimy o Paryżu, ale potem zaraz przenosimy się do Rzymu. Tam podobnie, to zafascynowanie ideologią komunistyczną no, też jest zastanawiające. Ale to już bardzo ważne, warto wspomnieć, że film też pokazuje z jednej strony tę fascynację tym takim klasycznym komunizmem, właśnie Che Guevarą, Mao, Stalinem, prawda, ale z drugiej strony pokazuje również to takie trochę po takim faceliftingu oblicze komunizmu, czyli tego nowego komunizmu, którego jakby symbolem jest szkoła frankfurcka. O tym też w tym filmie mówimy. Pokazujemy właśnie, że ta rewolucja 68 roku, bo ona też tak jest nazywana, to jest rewolucja kulturalna albo też rewolucja seksualna, bo jednym z najważniejszych jakby elementów tej rewolucji było właśnie doprowadzenie do rewolucji seksualnej, do zniszczenia tradycyjnego społeczeństwa opartego na małżeństwie kobiety z jednym mężczyzną. Więc to jest bardzo mocno w tym filmie też pokazane. Myślę, że to jest jego wielka wartość.
W filmie pada taka jedna bardzo ciekawa kwestia, że rewolucjoniści sorbońscy mieli rzucali piękne hasła, mieli umysły wypełnione pięknymi treściami rewolucyjnymi, jednak ubierali się nie jak rewolucjoniści. Tak, dzisiaj ludzie nie mają świadomości procesów, jakie wpłynęły na to, że dzisiaj tak naprawdę ludzie są praktykami rewolucji. No właśnie, bo to jest taka sytuacja, że my żyjemy w świecie, który jest już światem, gdzie postulaty, wiele z postulatów rewolucji kulturalnej właśnie tej maja 68 zostało już zrealizowanych. Ta rewolucja się już dokonała, prawda? No wystarczy pójść do jakiegokolwiek marketu, prawda? I na półkach, prawda? Nie skrycie, tylko bijące po oczach są, prawda? Środki antykoncepcyjne, jakieś pisma pornograficzne, czy półpornograficzne, czy jakieś książki, prawda? I tak dalej. To jest coś, to właśnie rodziło się wtedy. To wtedy to były postulaty. Wtedy postulowano również, chciano zmienić obyczajowość, żeby ludzie się inaczej ubierali, prawda? To wtedy zaczyna się moda na spódnicę mini. No dzisiaj, prawda, spódnica mini jest czymś, nikt na to pewnie już nawet uwagi nie zwraca. Ale to były właśnie elementy tej rewolucji. I dokładnie jest tak. Tamci postulowali pewne zmiany, a my dzisiaj już według tych zmian żyjemy. I to nie tylko to, bo oczywiście mówimy tutaj o sferze obyczajowej i kulturalnej, ale także w debacie publicznej są obecne tematy, które właśnie oni wprowadzili. Mówię o rewolucjonistach tak naprawdę. Bo patrzmy, w 67 roku w Stanach mają miejsce pierwsze zajścia sprowokowane albo wywołane przez organizacje mniejszości seksualnych, prawda? Te mniejszości seksualne walczyły o swoje rzekome prawa przez te 50 lat i obecnie to tak naprawdę one narzucają, prawda? One narzucają swoje prawa, narzucają jakby ton dyskursu publicznego. To strona, powiedzmy, normalna jest obecnie w defensywie, zepchnięta na pozycje obronne, zmuszona bronić swoich praw, prawda? To my musimy obecnie bronić swoich rodzin, swoich dzieci przed indoktrynacją i tak zwaną seks-edukacją, którą oni dopiero wtedy postulowali. Film opowiada o na przykład takim liderze rewolucyjnym niemieckim, o Rudim Duszkę, któremu się przypisuje, że jest autorem koncepcji marszu przez instytucje. A co mamy teraz? Teraz w zasadzie możemy powiedzieć, że marsz przez instytucje się dokonał. Niemalże wszystkie instytucje życia publicznego na Zachodzie wprowadzają radykalną rewolucję kulturalną, zachodnią rewolucję kulturową. To jest dramat. Właśnie jeden z czołowych postaci tamtego okresu, Cohn-Bendit, powiedział, że wydawało się, że ich ruch został stłumiony, jednak odnieśli zwycięstwo w sferze kultury. Czy panowie podpiszą się pod tym zdaniem? Oczywiście, że tak. Tutaj to absolutnie. Jak najbardziej. Udało im się rzeczywiście w drodze tego marszu przez instytucje zdominować tak naprawdę współczesną kulturę. Obecnie, i w miejsce kultury mamy antykulturę. Tak, obecnie zjawiska kultury tradycyjnej są w absolutnej mniejszości. Są to jakieś enklawy, a dominuje antykultura. Chyba zapominam jeszcze o tym, że jeden z ojców Unii Europejskiej, Schuman, był chrześcijaninem i te zręby, podwaliny w jego mniemaniu chrześcijańskie, no gdzieś zostały zatracone. Teraz, jeżeli pomyślimy o naszych czasach, no wystarczy się zastanowić, kto tak naprawdę należy do tej elity Unii Europejskiej. Właśnie między innymi, jak pan tutaj wspomniał. A coraz bardziej wydaje się, że Schuman idzie w odstawkę, a na jego miejsce wchodzi Altiero Spinelli, komunista włoski, prawda? I jego lansuje się jako ojca Europy. On jest ojcem założycielem. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na premierę filmu Rewolucja Totalnej Wolności. Najbliższe seanse już 12 marca w Warszawie i 13 marca w Krakowie. Szczegóły w opisie. Dziękuję panom. Dziękuję. Dziękujemy. Szczęść Boże. Szczęść Boże.